gorące. Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj rozpakujemy sobie sprzęt, który kupiłem, żeby tutaj poprawić jakość na swoim kanale. I Zdrowy Ząd od dzisiaj, od kolejnego filmu, będzie nagrywany za pomocą GoPro Hero 10. I dzisiaj zrobimy sobie taki krótki, szybki filmik z unboxingu, czyli z rozpakowywania tej kamery. Zobaczymy sobie wspólnie, jak wygląda. Ja jeszcze tego nie otwierałem. To jest kamerka, która kosztowała 2150 zł. W tym momencie są promocje we wszystkich sklepach i standardowa cena taka to jest 2600 po wypuszczeniu tej kamerki. My mamy taki goły sprzęt, tutaj nie ma żadnych dodatków, gadżetów i zobaczymy sobie, co znajduje się w takim zestawie podstawowym za te 2150. Do tego dokupiłem sobie dwie takie karty pamięci SanDiska. To są karty A2, takie szybsze, ponieważ GoPro 10 wymaga, z tego co się zorientowałem, używania po prostu szybkiego zapisu karty pamięci, ponieważ w innym przypadku nie będzie zapisywać albo będzie się wieszać, nie będzie działać należycie, więc taką informację gdzieś znalazłem. Dwie karty 64 giga sobie zakupiłem, które są odpowiednie do nagrywania w jakości 4K, ponieważ ta kamera nagrywa nie tylko w 4K, ale również w 5,3K, więc to będzie super jakość. A przy nagrywaniu w 4K można nagrywać w 120 klatkach na sekundę, co oznacza czterokrotne zwolnienie tego nagrania. Więc rozpakujmy to sobie. Także tak, na Zdrowym Zoncie inwestujemy w rozwój, więc subskrybujcie kanał, ponieważ na pewno tutaj muszę Wam powiedzieć i obiecać, że zajawiłem się tym nagrywaniem, vlogowaniem i tak dalej, więc będę chciał to robić, będę to robił i na pewno możecie się spodziewać fajnych, ciekawych materiałów w tym roku z różnych podróży, z karawaningu i również takich lifestyle'owych, więc tak, te dwie karty, no to karty chyba większość z Was widziała, więc nie będziemy sobie tego otwierać, chociaż przyda się do tego, żeby włączyć tą kamerkę. Zajmijmy się tym, co najważniejsze. GoPro Hero 10, ponieważ taką właśnie kamerę sobie tutaj otworzymy. GoPro wypuściło w tym roku i podobno z lepszym, poprawionym procesorem, przez co teoretycznie ta kamera się przegrzewa, co będziemy musieli zweryfikować po prostu na własnej skórze. Tutaj jest taki pasek do zerwania, żeby to sobie otworzyć. Pyk. Taki podstawowy zestaw tej kamerki składa się już z takiego fajnego opakowania sztywnego, w którym będziemy sobie mogli tą kamerę przechowywać. Odłożymy sobie to na boczek. Kamera posiada również poprawiony system stabilizacji względem poprzednika. No i zobaczmy, jak to wygląda po otwarciu. Jest taka fajna ramka, w której te wszystkie rzeczy się znajdują. No i zacznijmy od najlepszego, czyli kamerki. Nie, wyjmiemy po kolei sobie wszystko, co tutaj się znajduje. Jest instrukcja obsługi, czyli papiery i generalnie informacja, co, jak po kolei trzeba zrobić. Trzeba ściągnąć sobie aplikację, żeby móc sobie cały soft tutaj zaktualizować w tej kamerze, więc ja to zrobię później. A na ten moment zobaczymy, co znajduje się w opakowaniu. Tak, śmieciuszki na bok. I tak, po kolei jest takie podstawowe mocowanie na przylepca. 3M to jest taka marka robiąca takie właśnie przylepce. Jakaś śrubka montażowa. Oczywiście bateryjka. W ogóle spodziewałem się, że ta bateria jest dużo większa, a to jest taki maluszek. Do zestawu, wczoraj mi się nie udało w sklepie stacjonarnym znaleźć, więc będę przez internet zamawiał jeszcze pewne akcesoria i między innymi drugą baterię, ponieważ tutaj podobno to GoPro zżera tą baterię, jak się nagrywa w wysokich rozdzielczościach, więc lepiej mieć taką w zapasie. Do tego jest jeszcze taki klips montażowy. Ja będę się uczył tego, w jaki sposób się z tych wszystkich klipsów korzysta. Tutaj się wkręca tego ziomka. To się mocuje na kamerze i dzięki temu można to sobie wsunąć pewnie gdzieś jakoś tak. Ale to nie teraz. Czyli takie rzeczy się znajdują. Podstawowa jakaś do mocowania taka śrubka. Kabel USB do USB-C.
czyli czymś takim sobie ładujemy. Ładowarki typowo nie ma, więc trzeba mieć jakiś charger, do którego sobie jakiś od telefonu czy od czegoś, żeby sobie ten kabelek podłączyć i móc to naładować. No i przejdźmy do najważniejszego, do kamerki. Zobaczcie sobie, jaka elegancka, piękna. Folia jest naklejona jeszcze tutaj wszędzie taka. Myślę, że sobie ją zdejmiemy, ponieważ będę chciał przykleić tutaj szkiełka hartowane. To jest wszystko zawinięte w taki papier, który sobie zdejmiemy. Haha, zrobione jest to tak, że wcale się nie zrywa. Kurczę, aż mi się ręce trzęsą, jestem podekscytowany. Także to jest pierwszy taki zakup inwestycyjny w zdrowy ząd. Bo do tej pory nagrywam i właśnie w tym momencie sobie nagrywam to smartfonem Samsungiem, wcale nie jakimś super zarąbistym, bo jest to Samsung A51, więc po prostu będziemy sobie szli tutaj w poprawę jakości i w ogóle. I tak, kamerkę składamy. W tym momencie nagrywam to sobie przy użyciu również takiego Fejutecha gimbala, który mi służy do nagrywania właśnie smartfonem. A póki co do kamerki nie mam nic takiego, więc też będę musiał sobie takie rzeczy zamówić. Kamerka wygląda następująco. Zerwiemy sobie te folie, nie? No raczej. Folia numer jeden. Ale ładny ten wyświetlacz. To jest wyświetlacz dotykowy, z tego co się orientuję. Cyk, cyk. Jest więcej tych folii? No raczej na obiektywie. Pyk. No i zobaczymy sobie, jak to działa. Otwieramy koleżkę. O, tutaj się odciąga taki przytyczek. I pyk. Ta kamera jest w ogóle tak miniaturowych rozmiarów, że bateria zajmuje dosłownie połowę wielkości tej kamery. To jest, kurczę, niesamowite. Dobra, pakujemy sobie baterię, zobaczymy, czy ona jest choć trochę naładowana i czy ta kamera nam się włączy. Cyk, zamykamy. Tu jeszcze jest jakiś przytyczek do otwarcia czegoś, ale nie umiem tego zrobić, więc nie, może nie będę urywał. No i sprawdźmy to. 10 blek się wyświetliło na wyświetlaczu. Tutaj jest podgląd, kolorowy podgląd z przodu kamerki. Jak będę sam siebie nagrywał, to będę, przepraszam, będę widział, co nagrywam, bo do tej pory niestety tego nie widzę przy użyciu smartfona. Kamerka nam się włącza i pyk. Wybieramy sobie język. Ciekawe, czy jest polski. No niestety. Słowański, ruski, portugalski, jakieś krzaczki, chińsko, japońsko, wietnamskie, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja i angielski. No niestety musimy sobie wygrać angielski język. Legal stuff. I tutaj trzeba zaakceptować jakieś ustawienia. Może sobie zobaczycie. Na froncie w tym momencie świeci się 10 blak i w tym napisie widać to, co jest dookoła. Czyli jakby obiektyw już zbiera sobie i pokazuje w tle. O, nawet teraz widać mnie. Ale to jest nieistotne. Tutaj trzeba sobie zaakceptować jakieś rzeczy. GPS włączyć, żeby on sobie tutaj ogarnął. No i tutaj wyświetla nam się informacja, że trzeba GoPro Quick aplikację zainstalować. Czyli muszę sobie teraz to ściągnąć i zaraz wracam do Was. Podpatrzyłem, że w międzyczasie będzie potrzebna nam do zaktualizowania tego softu karta pamięci, bo to będzie pobierane sobie z internetu, więc potrzebujemy internet i za pomocą Wi-Fi tutaj czy Bluetootha będziemy się łączyć kamerą z telefonem i będziemy sobie to wszystko aktualizować, więc ja otworzę teraz tą kartę. Datę trzeba ustawić w kamerce. Dzisiaj mamy, żeby Was nie skłamać, 20 lutego. Godzinę możemy sobie ustawić. A o której my to nagrywamy? Piękna, powiesz mi, która jest godzina? Nagrywamy to sobie o godzinie 13:30. Automatically update by connection to the GoPro Quick. Czyli będzie się wszystko samo aktualizowało, jeśli połączymy sobie GoPro z naszą
z naszym urządzeniem typu smartfon. A żeby to zrobić, to muszę się z Wami tutaj pożegnać i zaraz wracam. I tak, nie wiem na ile Wy to widzicie. W tym miejscu jest pokazane, że w standardzie ona nagrywa w 4K w 30 klatkach i w, nie wiem co to jest za skrót, ale mamy informację, że jest brak karty pamięci tutaj w rogu, na czerwono się świeci krzyżyk i mamy 5% baterii, więc ja w tym momencie po prostu sobie to włączę do ładowania i dokończymy, jak już będę miał pełną baterię. Witam ponownie. Ja mam już swoją kamerkę przed sobą, jest ona zaktualizowana, połączona z smartfonem. Nie mogę Wam tego niestety pokazać, ponieważ nagrywam tym telefonem, z którym musiałem sobie połączyć tą kamerę, żeby zaktualizować soft. I ja już to sobie zrobiłem. Kolejna rzecz, jaką chciałem Wam powiedzieć, to to, że jedną kartę sobie rozpakowałem, tak jak widzieliście, wrzuciłem, bo jest to niezbędne do tego, żeby tą kamerkę zaktualizować, ponieważ gdzieś się musi zapisać to oprogramowanie. Instalujecie sobie tą aplikację, pakujecie do kamery swoją kartę pamięci i ja tak zrobiłem, wrzucacie baterię i ta bateria 2 godziny się ładowała do pełna. 2 godziny jej to zajęło i ja sobie po tym czasie, po tych 2 godzinach, czyli prawie po 3 godzinkach wracam tutaj do Was, po 2 godzinach ładowania ja sobie to zaaplikowałem. Tutaj, w tej kamerce, w środku jest miejsce na tą kartę pamięci. Pyk. O. Ona tutaj jest. Sobie ją pakujemy. Wrzucamy baterię, pyk, zamykamy i jest. Odpalamy kamerkę i ona sobie działa. 10 blek się oświetliło i ona już tutaj pokazuje mnie. Można ten podgląd sobie wyłączyć, włączyć, ale to o tym, jak kamera działa, jak mi się spisuje, będzie jakiś kolejny materiał, kiedy ja sobie już się tym pobawię, potestuję i będę miał coś więcej do powiedzenia. Na ten moment mogę stwierdzić, że faktycznie bateria dosyć szybko ucieka, ponieważ chwilę sobie poklikałem i już jest 88%. I taka ciekawostka, przy takich ustawieniach, gdzie będzie się materiał zapisywał w 2 formatach na tej kamerce, na tej karcie pamięci tak naprawdę, H264 i Heft, czyli H265 to jest takie rozszerzenie, że kompresowane są te pliki i później po prostu komputer musi sobie to przemielić, czy program montażowy, więc ja mam ustawione opcję H264, bo jeszcze będę montował to na starym komputerze, żeby było łatwiej i tak dalej, plus ten Heft, bo po prostu trzeba obydwie te opcje tutaj sobie zaznaczyć. Chodziło mi oczywiście o to w zapisie tych formatów, że przy takim H264 plus Hz 2 godziny 36 minut mamy tutaj nagrywania, więc no, z pewnością bateria się szybciej skończy niż pamięć na karcie, a kartę mamy 64 GB. Tutaj jakby według instrukcji trzeba sobie postępować i tutaj na tej instrukcji również jest informacja, do czego jest ten właśnie tutaj taki podstawowy chwytak, a to jest do tego, żeby przykleić sobie, bo to jest takie delikatnie no półkoliste, bym powiedział, do kasku. To jest podstawowe mocowanie do kasku. Jeśli chodzi o ten klips montażowy, wygląda to tak, że kamerę się tutaj od dołu wyciąga takie 2 pióra, powiedzmy. Dokłada się tego dzyngla. To wchodzi jedno w drugie. Przerzucamy przez to śrubkę. Dokręcamy. I tutaj na kamerze jest taki gumowy ogranicznik, trzeba go wyciągnąć, żeby to po przyklejeniu do tego kasku sobie zamknąć i pyk, i to się trzyma. A kamera na tym przylepcu podobno ma się utrzymać nawet do 150 km na godzinę, ale czy to jest prawda, to nie wiem. Jeśli chodzi o technikalia jeszcze, to aparat ma 23 megapiksele, można nagrywać w 4K przy 120 klatkach, a przy 60, czyli na zwolnionym tempie, w 5,3K, czyli jest to taka super jakość, chociaż muszą być raczej ekstra warunki oświetleniowe,
które akurat u mnie się skończyły, bo zgasła mi jedna z lampek. Do 10 metrów jest ta kamera wodoszczelna, bez jakiejkolwiek obudowy. Ona już jest na tyle uszczelniona, że do 10 metrów można sobie z tym nurkować i to też sobie z Wami przetestuję. To by było na tyle. Na zdrowym zoncie rozwijamy się razem z kamerą GoPro. Atakujemy sobie wyższy poziom nagrywania, a co dalej, jak dalej to będzie wyglądało, to zapraszam Was do śledzenia naszych perypetii i co? Dziękuję za to, że byliście na tym filmie. Dajcie łapkę w górę i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej!